50 lat, którzy klub założyli. Dla tych, którzy w ciebie nigdy nie zwątpili. Dla tych, którzy tyle lat wyczekiwali. Zagraj Oderko, niech nadejdą dni chwały. 3 września i rozpoczynamy eskapadę. Odra podzisławił w najsilniejszym składzie. Daje radę i pomimo, że gramy w dziesiątkę, odstawiamy z Kwitkiem bytomską Polonię. Faza klubowa, mecz drugi po dość ciężkiej walce. Odra Podzisa wygrała 3-1 z Górnikiem Zabrze. Były ciężkie warunki do grania, lecz dla Odry to nie był mecz nie do wygrania. Swoje starania musieli pokazać z kolejną drużyną. Mecz przegrany, osłabienie składu to było przyczyną. Z Ruchem Wożu przegraliśmy, ale nastrój był bojowy. Mieliśmy jeszcze szansę, bo czekał mecz rewanż. Później mecz na wyjeździe z Polonią. Zawodnicy Odry Wodzisa w to pucharu gonią. Na boisku walczyli jak rzymscy Spartanie. To był ostatni mecz, gdzie Odrę prowadził trener Białek. I sportowa złość znowu wyryta na twarzach. Ciężki mecz, Górnik Zabrze na Odrze się zjada. 4-5 na zegarze, serca zamarły. Na szczęście przez gości zmarnowany karny. Teraz po remisie u siebie o awans. Najlepszą ekipę na ruch trener wieczorek wystawia. Za podjęcie walki, za ambicje duże brawa. Czarny koń tych rozgrywek coraz większy kroki stawia. Wiosenna Śnieżyca i horror Wodzisławiu. Z Piastem Gliwice w 1/4 finału. Prowadzimy jedną bramką, minuta do końca. Sędzia z Warszawy rzutem karnym nas pogrąża. Krok za krokiem, kroczkiem szliśmy pomału. Zbliżaliśmy się coraz bardziej do wielkiego finału. Rzuty karne z Piastem po wyniku 2-2. Piękna obrona dwóch karnych Adama Stachowiaka. Mecz półfinałowy, pościg o perło i koronę. Mecz u nas na stadionie czekał z Bełchatowem. Wynik 0-0, wiara, spokój duchowy. Po rewanżu pewnie będzie czekał na nas mecz finałowy. Bełchatowie głowy w górze, zaciśnięte pięści. Walka i upór, aby awans święcić. Dwie brameczki i finału nikt nam nie odbierze. Tak właśnie walczą Wodzisław z rycerze. Dla tych sprzed lat, którzy klub założyli. Dla tych, którzy w ciebie nigdy nie zwątpili. Dla tych, którzy tyle lat wyczekiwali. Zagraj Oderko, oto twój dzień chwały. Kolejny błąd Bełchatowian, Moskal. I mamy bramkę dla Odry Wodzisław. No, zrobił to po profesorsku Tomasz Moskal. Dla tych sprzed lat, którzy klub założyli. Dla tych, którzy w ciebie nigdy nie zwątpili. Dla tych, którzy tyle lat wyczekiwali. Zagraj Oderko, oto twój dzień chwały.